Drodzy Państwo, nowa czołówka, nowy Konrad Hruszkiewicz. Ale stare bez spiny Wojciech Biedroń. Ale stare trzyma się, jakoś się trzyma. Jakoś się trzymamy, musimy. No. Trzeba trzymać się w tej Polsce. Trzymamy się w Polsce. W tej Polsce. Ale już jest całkiem, jest znośniej tak trochę od wczoraj w tej Polsce, wiesz? No powiało tak troszkę wolnością. Powiało wolnością przez chwilę. Wczoraj żeśmy się spotkali, drodzy Państwo. Powiało Polską, a nie Polską. Spod Sejmu przeszliśmy do pod KPRM. Myśmy byli z wami cały czas, kamera telewizji w Polsce.pl, Maciej Zemła tam szalał, drodzy Państwo, z mikrofonem. Będzie jeszcze co nieco na ten temat dzisiaj w naszym programie. I tak jakoś się ludzie troszkę bardziej uśmiechnęli chyba. No taka prawdziwie, szczerze uśmiechnięta Polska, nie taka uśmiechnięta Polska, powiem, jak w wydaniu Donalda Tuska. Na szczęście prawie nikt nas nie ogląda, więc mogę powiedzieć w pewnym zaufaniu, że oni wszyscy pójdą siedzieć. Ci wszyscy, co byli wczoraj, wszyscy tak? Byli. I ci też, co by chcieli blokować, to tak. Też pójdą się. No to mamy złą wiadomość naszego reportera Maćka Zemły. Drodzy Państwo, dobrze. Wielki Marsz Wolnych Polaków za nami, ale przed nami wasze komentarze. Jak pewnie zauważyliście, magazyn bez spiny będzie się teraz pojawiał, no powiedzmy, że o godzinie 12 w piątki. Tak będziemy mniej więcej, będzie, tak, mniej więcej tak. Była obsuwa, ale będzie. Jakby było 5 12. minut w przód albo 5 minut w tył, to od razu przepraszamy, ale mamy nową ramówkę. Jesteśmy częściej teraz na antenie. Tak jest. Bądźcie z nami, róbcie subskrypcję, przede wszystkim oglądajcie nas, a gdzie to w naszych mediach społecznościowych, tak wszystko jest napisane. Wszędzie jest napisane, oczywiście będzie, jest informacja. I już zaczynamy od komentarzy, no oczywiście, pewnie. Że tak. Zaczynamy. Haron Bolt, zachowanie byłego kleryka w TVP Info, właściwie w Neo TVP w 19.30, tutaj gwoli przypomnienia, pokazuje, jak wysoki jest poziom szkolnictwa w Polsce. Nawet licealista może robić wykładnię prawa. Po co nam Trybunał Konstytucyjny? Hołownia powie, jak jest. Oczywiście, że tak. On, bo on też szuka tej podstawy prawnej cały czas. A bo i tam wszędzie szukają tej podstawy. Tu się szuka. Nie ma. Nie ma. No, bo oni tak, no jeszcze nie przejmowali ma. Te media, no i tak trochę sąd teraz powiedział, że tak trochę to źle było przejęte. No, oj, nie. A dobrze. Jak Państwo śledzicie portal w polityce.pl, to tuż sąd przed, będzie w wolnej to, w Polsce siedział. To tuż przed 13 dzisiaj będzie jeszcze, a propos tego, jak się kończą takie rzeczy, wiesz? Będzie. Nieprzyjemnie czasami. Ale lećmy dalej. Maria Zakrzewska. Dobrze się panowie wpisujecie w tym programem w to, co się teraz dzieje w Polsce. Tylko że tak naprawdę to płakać się chce nad tą polską rzeczywistością. No wiemy, że jest ciężko, tragikomicznie ale, jest trochę. Ale to jest tragikomicznie, ale to już jest naprawdę. Wczoraj, przedwczoraj była najdłuższa noc w Polsce, właśnie przedwczoraj, jak zatrzymano, weszli sobie, bo wiesz, nie wiem, czy wiesz, że weszli sobie do Pałacu Prezydenckiego się Paczek Kierwińskiego i wywlekli tak, dwóch posłów. Oczywiście, no wszyscy o tym mówili, no to jak widać tak jest w Polsce jest, teraz, jak super, jest. Super natomiast, jest, ale do nas nikt jeszcze nie wchodzi. Tak, było smutno, ale teraz weselszy komentarz JHD. Jestem ciekawy, to jest komentarz sprzed 6 dni, czy Hołownia 11 stycznia postawi barierki pod Sejmem. Bingo! No i się spełniło. Tak spełniło jest, się. Tak jest. Muszka muszysta. Hołownia idzie jak burza w ślady Petru czy Palikota. No ja myślę, że już powoli przebija. Oj tak, wszystko. Tak, zdecydowanie. Chyba zdecydowanie. Nawet zatęskniłem za Petru tak, i Palikotem powiem, trochę. Klapie, tak, ale naprawdę Petru i Palikot chyba poziomem byli troszeczkę i jakby wyżej. Jakby co, to będziemy odszczekiwać to wspólnie. Byli mniej fajni. Mniej fajni. I na koniec Graf, kiedy UHC, taki był nick. Od kiedy mi uciszyli w telewizji, było mi smutno, ale o zgrozo Biedroń mi przywrócił radość. Pozdrawiam, zostaję z wami. A w telewizji, a propos, no to mamy też oczywiście Politykę na deser. Polityka na deser, drodzy Państwo, codziennie wieczorem. Niech mi pomoże studio 20.30, dobrze mówię? Tak, mniej więcej to wtedy jest start. 20.35. Tak. Od poniedziałku do piątku Dorota Łosiewicz, Krzysio FZ, Staszek Janecki, no cały staw, który doskonale Państwo znacie z innych med, z innego programu. Tak. Teraz jest codziennie od poniedziałku do piątku i jedziemy dalej, mówi jedziemy nam nasza dalej, nowa bo wydawczyni. Już się komentarze skończyły. Musimy przywitać naszą nową wydawczynię. Witamy nową wydawczynię. Mam nadzieję, że się przyzwyczai naszego upiornego poziomu. Jest, dokładnie. Jest no trudno, to jej krzyż musi nieść, no, niestety. Ktoś nas musi, wydawać, tak, każdy ma swój krzyż. No dobrze, okazuje się,
że moim, znaczy ja to mówię od dawna, żeby nie było, tak, bo ktoś będzie, że ty nagle sobie Biedroń przypomniałeś. Ja zawsze mówię, że nasz magazyn powinien już dawno być zdelegalizowany. Ten bez spiny, tak? Bez spiny. Już za rządów PiSu, a to szczególnie za rządów PiSu powinien być. No była taka, taki, no, takie belka w oku, można powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że wczoraj przeszedł nielegalny marsz szczęśliwych, uśmiechniętych Polaków przez... Szukają podstawy prawnej. Szukają podstawy prawną. I był tam, drodzy państwo, Maciej Zemła i było o telewizji w Polsce.pl i o naszej Polsce, i o wolności, i o magazynie bez spiny, jak się okazuje. No proszę. Również. Zapraszamy. Chciałem się zapytać, jak wrażenia po marszu? Było chyba spokojnie, godnie. Jak to oceniać? Tak, było bardzo spokojnie, było godnie. Nie było żadnych z tych, nic nie było z tych rzeczy, które prawdopodobnie by chciała druga strona, żeby były. Żadnych, nawet żadnych prowokacji nie było. Było czuć dużą solidarność między ludźmi. Nawet jak szliśmy dopiero w kierunku i widzieliśmy inne grupy, to się wszyscy pozdrawiali. Było naprawdę mega energetycznie, tak... serdecznie i czuć było solidarność ludzi. Pozdrawiamy wszystkich bez spiny szczególnie. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nie mają spiny. My nie mamy spiny. My jesteśmy bez spiny. Bez spiny. No ale popatrz. Oczywiście też pozdrawiamy. Ale z drugiej strony, no oczywiście pozdrawiamy, ale wiesz co jednak, ludzie kulturalni, uśmiechnięci, idą ze sobą, wiesz, rozmawiają. Gdzie te, no, gdzie te, dal, te stare marsze Marty Lempart? Te wulgaryzmy, nie? Te wulgaryzmy właśnie, te idą, gwiazdki, idą, te idą i chcą tam mordować, wiesz, Kaczyńskiego, jeb, tam Kaczka, i wyb, i jeb, i ten, tak. No, jakoś nie tak ma, nie swoje się nie aż swoje, czuje, wiesz, naprawdę. Tak, czy to są ci sami Polacy na pewno? Chyba nie. Chyba tak, nie. Chyba nie, tak idą to są tacy. Polacy, a Polacy są... Kochani, oby tak dalej, wcześniej. Ale okazuje się, że bywało też na tym proteście, marszu głośno, ponieważ zabrakło jednej bardzo ważnej osoby, bo tak, Hołownia już przed 14 zamknął Sejm, ewakuował się do ambasady rosyjskiej. Schował się w ciemnym saloniku, odcinam tak? Odcinam się, gdzie w ambasadzie? Schował się w ciemnym saloniku, no to myślę, że no, chyba, że Tusk uciekł do ambasady niemieckiej, bo tam Weber machał, wiesz, tam w ambasadzie niemieckiej no. Jest to możliwe, to jest bezpieczne miejsce, w końcu eksterytorialne teren, że tak? Polskie prawicuchy, kochane nasze, nie chcą wieszać Donalda Tuska. Skandal. No to jest skandal. No i co powiedzą w TVN? Ale w zadają wypadku? Mu pytanie. No i w Neo TVP to też. W Neo TVP to już to samo jest właściwie. Także no ten... słyszałem, że będzie podobno wywiad w jednej i drugiej telewizji. Także... W trzech tych samych trzech, telewizjach. Tak, tak, w ten sam wywiad. Ja już proponuję ważne pytanie dla państwa. Dlaczego Polska mogłaby być bogata, ale PiS przeszkadza? O, świetne pytanie. To dobre pytanie. No nie? I oczywiście na końcu herr profesor Tusk. Herr profesor Tusk, jawol. No dobrze. I pytanie uczestników marszu, no, że tak powiem, do Donalda Tuska. No schował gdzie się. Gdzie jest Tusk? Schował się. Ja to sam krzyczałem. Gdzie? Ale popatrz, w tamtych marszach nie to zabić Kaczkę, nie będziesz siedział, wypier... A tutaj, gdzie tam. Jest Tusk? A tu gdzie jest Tusk? No ludzie chcieli z nim po prostu kulturalnie porozmawiać. Bo Polacy chcieli porozmawiać w końcu z jakimś obcokrajowcem tutaj. A mówią, że nietolerancyjni, a z Niemcem chcieli gadać. I nawet się jego domagali. Dokładnie. No. Wo ist Tusk? Wo ist Tusk? Może tak powinni zaintonować. Wo ist Tusk? Wo ist Tusk? Jawohl. Dobrze. Okazuje się też, że wróciły barierki. No. No właśnie, właśnie tak bo miało wspólnie. Nie być barierek, ale barierki wróciły, pewnie już ich teraz znowu nie ma, bo pan Szymon Hołownia chciał, żeby wszyscy chodzili koło Sejmu i się uśmiechali. Podobno tych barierek już nie ma, żeby nie było, ale wróciły jednak. No więc wstrętni internauci, bo to wiesz co, nie dadzą człowiekowi spokoju, no, wiesz? Straszne, tak. Wstrętni internauci postanowili przypomnieć słowa Szymona Hołowni i nagrać filmik z tymi bramkami nowymi. No cóż, no złośliwość, no, zobaczmy, no straszne. No. Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Zniknął szpecące Sejm policyjne barierki, bo dość już tych barier nastawiano między nami, które dzisiaj stoją samotne pod Sejmem. Nie budujące jest poczucia, że jest on oblężoną twierdzą. Dokończymy tego procesu. W przerwie porozmawiam z panią minister Karczmarską, z komendantem Straży Marszałkowskiej. Skontaktujemy się z Komendą Stołeczną Policji i te barierki wreszcie spod Sejmu. No widziałeś, skontaktował się ze wszystkimi. Wywieźli barierki i przywieźli. I teraz znowu zawieźli. No właśnie, ale teraz były w ogóle w pewnym momencie w dwóch miejscach, bo jeszcze pod TVP przecież. Aha.
No tak. Czyli się rozmnożyły. Są takie barierki rotacyjne. My w ogóle pokażemy, bo to jest ten rząd nowy, nie? Ten polskojęzyczny rząd, to on niecały miesiąc rządzi, wiesz? Tak, już dobrze wszystkich służyć też. Tak, oprócz tego, to jeszcze tak barierki, policja, to zaraz zobaczycie. Dobrze. Uczestnicy tego marszu postanowili w jakiś taki fajny, wesoły sposób pokazać różnego rodzaju transparenty. Tak żeby było bardzo wymyślne. Zobaczcie, to nie ma tak zabić kaczkę, nie, jak w tamtych tych. Tu jest troszkę to wszystko bardziej jest. No to zobaczmy. Szanowni państwo, nasz lider, pan premier Jarosław Kaczyński. Przyznajcie, że inwencja tygrysek, Truman Show. No, Truman Show jest na skradło moje serce, naprawdę. Twoje serce skradło to naprawdę, Truman Show. Nie, taki Truman Show właśnie. Piękne, nie, naprawdę. No, bo jednak Hołownia robi show. Ale no. Wiecie co, jeszcze gorszą rzecz ludzie wymyślili. Wiecie, zrobili taką, wiesz, barierkę a la reklama Ikei, wiesz. Pokażmy zobaczmy to. No proszę bardzo. To jest barierka Hui. Hui. Tychoły, 11 przez 1. Tak, przeceniona z 13-12 na 11-1. Zlikwidowano, prawda, a co tam jest napisane, bo to jest zlikwidujesz tak mały... jedną, wróci w dwa miejsca. Wszystko się zgadza. Zgadza, dobrze. To pytamy, czy Szymon Hołownia w ogóle będzie pracował w takiej Ikei kiedyś? No, biorąc pod uwagę ostatnie ruchy Ikei i to sympatie, które przejawiają, to tęczowe, dobrze. I teraz chcielibyśmy państwu pokazać nową twarz uśmiechniętej Polski. Taką i pytanie jednocześnie, czy ta uśmiechnięta Polska na Alejach Ujazdowskich, gdzie się mieści KPRM, siedziba premiera, czy oni się czegoś boją? No właśnie, czy są otwarci dla ludzi, tak jak zapowiadali? Akurat przejeżdżał tamtędy stragarzami, przejeżdżał Samuel Pereira i tego typu nagranie przygotował. No właśnie. No chyba jakieś derby, wiesz, Warszawy. Warszawy albo, chyba, nie? Albo coś w tym stylu. No. A popatrz, a ludzie sobie przyszli pod Sejm. To jest nagranie z wiele godzin przed jeszcze marszem. Nie było żadnych incydentów. Przyszli sobie pod Sejm. Podobno nawet była jakaś kontrdemonstracja, ale w ogóle nic jej się nie stało. Co dziwo. No jak, nie? Czy oszalały z nienawiści tłum nie rozszarpał tych kodziarzy? No właśnie nie. Ja nawet jedno nagranie, ja się państwu muszę do czegoś przyznać, ja widziałem jedno nagranie. Taka pani opowiadała, tak sobie żartowała, jak przesłuchiwała ludzi kiedyś. Mm-hmm. Że wyrywała paznokcie ale dobry temat chyba... do żartów oczywiście. No. Dobrze, oblężona jest też TVP. Wprawdzie sąd uznał, że ta kombinacja Sienkiewicza to... Ale oblężenie trwa. Teraz właściwie cała policja, jeżeli chcecie spotkać jakiegoś policjanta w Warszawie, to idźcie pod KPR-em albo pod telewizję publiczną. Tak, czyli można bezkarnie kraść, coś tam robić. No więc tak, kim jest typ w czapce spod TVP? Ten typ ma kartkę, na której ma napisane odręcznie nazwiska osób, które wpuszcza, nie wpuszcza. Nie wylegitymował się stojącej tu policji. Ten pan wchodzi podobno. Ci państwo, policjanci, uwaga, żeby było jeszcze zabawniej, proszę państwa, stoi policja polska i uwaga, na podstawie takiego kawałka papieru polska policja uniemożliwia polskim posłom wejście do budynku na polecenie typa w czapce. Jak to nie jest anarchia, to co nią jest? Jest typ w czapce. Właśnie i chyba jest naprawdę kimś ważnym, no bo rządzi normalnie wszystkim, całą policją. To no, może Kierwiński w przebraniu. Chciałem jeszcze jeden materiał pokazać, ale to już chyba po przerwie sobie pokażemy o policjantach. Tak. Chciałem na chwilę zostać przy typie w czapce. Może jakby mu takie ciemne okulary ubrać i Sienkiewicz, to... A może. No mówię, to może być Ale on był trzeźwy w sumie, więc chyba to... A to może, no to pewnie no, bardziej Kierwiński. Jakie to ma znaczenie w kontekście pana Sienkiewicza? Nie mam pojęcia, absolutnie, że był w ogóle. No dobrze, no to w takim razie... Odklapnijmy się może. To co, zdążymy jeszcze pokazać, ilu policjantów pilnuje, naprawdę ilu policjantów? No to szybko pokażmy. Słuchajcie, policzyliśmy policjantów, jest ich około 60 i tam jak widzicie oddział zwarty, który się wycofał. A nie, częściowo stoi. Ja rozumiem, że na 5 posłów, 60 policjantów, to jakie to są koszty ustawienia tych ludzi teraz na tym mrozie zresztą? Po to tylko, żeby bronili do budynku wejścia
sześciu uprawnionym do tego posłom i praw prywatnej osoby, która siedzi w środku budynku, dodajmy, a która nie ma uprawnienia, żeby tam siedzieć. Policja twierdzi, że wykonuje polecenia osoby prywatnej, czyli zarządcy budynku. Czyli jakby państwo nie wiedzieli, publiczna policja państwowa w Polsce nie jest od tego, żeby bronić prawa w Polsce i prawa Polaków, tylko jest od tego, żeby bronić interesów partykularnych jakichś grupek osób, tak jak te, które tam się zamknęły w telewizji. Agnieszka Wojciechowska. I prywatna ochrona. I prywatna ochrona pana, nie wiadomo chyba. Kogo pan, którego pana, bo tam tych panów wszystkich jest zmienił. Dobrze, mówią nam, że już 5 sekund do końca. W drugiej części się widzimy. Widzimy się po przerwie. Do widzenia. Cóż, wracamy, a właściwie Konrad Hryszkiewicz i Wojciech Biedroń, klap, klap. Klap, klap. Nie wiem, po co wróciliśmy, drodzy państwo. Klap, klap dla wszystkich protestujących. Dla wszystkich mamy też magiczną, magiczną różdżkę. Magiczną różdżkę, drodzy państwo. To jest taka różdżka, która spełnia obietnice wyborcze. Tak. Brzdęk, na przykład Donald Tusk jej nie ma. Nie ma jej, zdecydowanie nie ma. Ale ma policyjną pałkę. Oj tak, a i tą wiadomo, pałką że potrafi. Tak jest. I doskonałe wzorce z Berlina. A i oczywiście potrafi dokręcić, śrubę, tak jest. Tym złym pisiorom, oczywiście. Niezłym, wstrętnym pisiorom i tak oni właśnie się skończy to pisiorowanie. Już dokładnie. Nie będziesz sobie mógł mówić, co chcesz. Ani wychodzić na ulicę, taki przyjdzie sobie taki Hryszkiewicz czy Biedroń i będzie się chciał opowiadać coś w telewizji albo pisać tam jakieś artykuły. Absolutnie, panie. Zaraz wyślimy silnych ludzi silni tutaj. Ludzie wyprowadzą. Przyjdzie Zemła i to niekoniecznie nasz Zemła, nie, tylko nie ten drugi Zemła. Zemła, nie. Dobrze, drodzy państwo, no to żeśmy sobie ponarzekali. Tak. I ilu policjantów pilnuje TVP już? Mamy to sprawdzone, że dużo. Na 5 czy 6 posłów tak, jest 60 policjantów. I że robią za prywatną firmę ochroniarską. Firmę ochroniarską, tak. Zgadza się. Dlatego, kiedy już myślisz, że gorzej być nie może. Kiedy myślisz, że już jest kondematnia, nie? To wchodzi kto? W sumie nomen omen na biało. Cały na biało, oczywiście. Grzegorz Braun, drodzy państwo, i jego, nie tyle chciałem powiedzieć, scysja, co ciekawa dyskusja. Ja bym powiedział, że cięta riposta na samym cięta końcu. Riposta dla pani redaktor jeszcze ciągle z Wyborczej. Jakoś się, wiesz co, te główne gwiazdy ale, nie pchają do tej Neo TVP. Ale już widziałem, że Patryk Michalski z WP, co tak właśnie ta, lubi. Siedział czasami... Patryk Michalski, tam? Tak, co się tam, niektórzy złośliwie mówią, że próbował lizać i się dolizał i podobno ale, już wystąpił. Ale my to, my to mówimy oczywiście, dlatego, że tak nie wolno. Nie, o czym mówię, że tak mówią internauci. Oczywiście, żeby nie był. Ja się my, od tego ja to się od całkowicie. No przecież nie chcesz mi powiedzieć, że Patryś Michalski podlizuje się nowej władzy codziennie kilkanaście nie, razy ale już przy użyciu kilkudziesięciu tweetów dziennie. Zaliczył już pierwsze wystąpienie w Neo TVP. A to będzie także więcej. Krok po kroczku zobaczymy, co z tego będzie. Ile sztuk broni posiada poseł Braun, gdzie je chowa i do czego służy ubikacja sejmowa? Drodzy państwo, zapraszamy. Panie pośle, czy pan ma przy sobie broń? Z przyjemnością przyjmę zaproszenie do programu na życie. Pytam pana, czy pan ma przez broń i czy chciał wnieść pan do pani Sejmu redaktor, broń? Z przyjemnością przyjmę zaproszenie do programu na żywo ze strony państwa redakcji. My nie mamy programu na żywo, w związku z czym pytam pana jeszcze raz. Czy pan nosi broń, czy to jest nieprawda? Straż Marszałkowska ma z nowym rokiem. Zaalarmowała, że pan chciał wnosić tą broń. A jak pan myśli? No nie wiem, co mam myśleć, nie mam zielonego pojęcia, no. To dlatego pytam pana. Pan się czaiła przed wejściem do toalety, więc jak pani myśli, czy wszedłem tam przypudrować nosek, czy wymienić magazynek? Czy przypudrować nosek, czy wymienić magazynek? Ale to ciekawe bardzo, przypudrować nosek. Nie wiedziałem, że nie podejrzewałbym Grzegorza Brauna o takie rzeczy, takie a tutaj widzę, że nosków. Może jakiś transfer polityczny nie, do to, że Grzegorz Braun zmienia tak? magazynek w publikacji sejmowej, to nie jest niczym tu takim jakimś szokującym, właśnie, nowym chciałbym powiedzieć, tak dalej, nie? Czy nie był zaskoczony, gdyby coś takiego się stało. No, gdyby, wiesz, do RPG, wiesz, do granatnika ręcznego, no to... Aczkolwiek, no strach się bać, jak zobaczymy, co zrobił z tą gaśnicą. Ale to prawda, bo czekajcie, bo ja tu nie kłamię, ja tu mówię samą prawdę szczerą. Dziennik Fakt, na przykład dzisiaj... Żeby nie było, gdzie w Sejmie mogę schować broń, pyta Grzegorz Braun. Ja no, tutaj pokazuję państwu, miecz świetny włączę aha, nawet. Aha, i to stąd to pytanie pewnie tak jest. Się pojawiło. I gdzie on może schować broń? No, dziwisz mu się?
To chyba w Ojcu Chrzestnym była ta scena, że on chował tę broń w toalecie i on stamtąd wyciągnął. Właśnie, może Michael Corleone tak zabił Sorocca. Tak, tak. To może coś podobnego chce Braun. Miejmy nadzieję, że tego filmu Grzegorz Braun nie oglądał. Miejmy nadzieję. Tak. Wiemy, że oglądał taką serię kolorowanek, tam ten, jak Wojtek został strażakiem, albo strażak sam. Byłem, sam chyba, strażak tak. Sam. To wiemy. Bajka z dzieciństwa, tak. Tak. Don't moje try pokolenie. Do this at home. Tak, nie polecamy. Nie polecamy, nie róbcie tego, drodzy państwo. Na szczęście, kiedy już myślisz, że nic się nie wydarzy po Grzegorzu Braunie, wchodzi z kolei Wanda Nowicka. Bo nie wiem, czy państwo wiecie, Konrad, ty jesteś tak. Taki nowoczesny, progresywny, to ty tak. Wiesz, prawda? Znaczy, no okej, okay, młody na pewno. Że jest taka komisja w Sejmie, tak, nie? Tak, to słyszałem. Od praw kobiet i w ogóle od tego, co kobiety mają myśleć i tak dalej. No wiadomo, oczywiście. No. Nie jest żadną tajemnicą, że Wanda Nowicka tam przewodzi. Że oni kochają wszystkie kobiety, oczywiście myślą tak, jak o nich one jak chcą. Jak w Skipside. Tak. Kocham i rozumiem młodzież. Dokładnie. W każdym bądź razie jest tam taka sytuacja, no i powstał taki pomysł w sumie nie głupi, nie? Żeby panie zapraszać do Sejmu, na przykład panie z małych miasteczek czy wsi, no takie, które nie widziały ale Sejmu. Ale niekoniecznie koła gospodyń wiejskich, tak? Nie, bo one są one złe. Są nacenzurowane one są, tak. Teraz. Nie, nie, to się, panie się odcinają, znaczy panie pokroju Wandy Nowickiej. W każdym bądź razie, no i taki projekt powstał, żeby te panie po Sejmie sobie chodziły, rozmawiały, ale Wanda Nowicka jest czujna i co z tego wyszło, zobaczcie sami. Jeszcze ewentualnie taka moja propozycja, że można zaproponować zwiedzanie Sejmu dla pań, które tutaj nie były nigdy i byłyby zainteresowane. Tak, i one troszkę zwykle, te kobiety, potem chodzą po Sejmie, tak powiedziałabym, na krzywy ryj, prawda, bo się o tym nie mówi. Drogie panie, no ale jak to na ryj? Wczoraj w Polityce na deser no. Dorota Łosiewicz tutaj wieczorem apelowała do kobiet, nie chodźcie na krzywy ryj po Sejmie. Naprawdę. I Dorocie jest lepiej, bo jednak kobieta, wiesz, i w ogóle, no, a my to co? No właśnie, chciałem złośliwie zażartować, że nie chodźcie na krzywy ryj, lepiej się umalujcie, ale ja się od tego lepiej odetnę i z góry przepraszam wszystkie panie za ten żart. Naprawdę. To jest, kończymy, do zobaczenia w przyszłym tygodniu, już bez tego młodego, nieodpowiedzialnego dziennikarza. Konradzie, zaraz mi się zdarzy wypadek. Słuchaj, wkurz poseł Nowicką. Jakby co, pani poseł, to on mnie zmusił do tego. Ja nie chciałem, absolutnie nie. Dobrze, idziemy dalej. No, teraz już wchodzimy w ciężkie, ktoś ciężkie by powiedział, klimaty. Piguły, ale klimaty. Jest naprawdę problem. Okazuje się, że pan Gowin... Nikt tego nie zauważył w tym tygodniu, że była komisja śledcza i że on miał wstrząsające, miał powiedzieć zeznania, miał wyjaśnienia swoje, które miałyby pogrążyć całkowicie PiS. I tak zrewolucjonizować zupełnie arenę polityczną, zupełnie, tak, zmieść z powierzchni ziemi. Tymczasem na marsz przyszło wczoraj grubo ponad 100 tysięcy ludzi, było tego towarzystwa sporo. No o Gowinie nic nie słyszałem w mediach, naprawdę. No dobrze, ponieważ pan Gowin postanowił się podzielić z członkami tej no, różnymi swoimi sytuacjami życiowymi, no wprowadził też w konsternację posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy jeszcze przed chwilą byli jego przecież kolegami. I oni też nie mogli uwierzyć w to, co pan Gowin mówi. To mi od razu przypomniało taką scenę w CK Dezerterach, ale to jeszcze ją tak, pokażemy. Do tego. Najpierw, czy pan Gowin wie, kogo zaprasza do mieszkania? Aha, drodzy państwo, to są materiały tylko dla tych o mocnych nerwach. Tak, trzymajcie się mocno. Trzymajcie się, zażyjcie coś. Tak. Relanium. Zażyjcie bez spiny. No to zobaczymy, pan Gowin. Pan profesor Gowin. Jeśli dobrze zapamiętałem pana wypowiedź, wspomniał pan, że spotkał się pan w pewnym momencie w cztery oczy z nieznaną panu osobą, która opisywała, że jest funkcjonariuszem jakiejś służby. Gdzie doszło do tego spotkania? Przepraszam? Gdzie doszło do tego spotkania? Do tego spotkania doszło w moim wynajmowanym przeze mnie mieszkaniu przy ulicy Flory. A w jaki sposób ta osoba się z panem umówiła? Jak to się odbyło? Ta osoba skontaktowała się ze mną SMS-owo, pisząc, że ma ważne informacje dotyczące wyborów. Już nie pamiętam, jakiego sformułowania użyła, kopertowych czy korespondencyjnych. I prosząc o spotkanie, uznałem, że jest to sygnał. Zresztą już wtedy docierały do mnie informacje z innych źródeł o tym, co dzieje się w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, więc uznałem, że warto spotkać się z tą osobą. Zaprosiłem ją na spotkanie u siebie w mieszkaniu. Pan ma tego SMS-a?
Nie, nie mam tego SMS-a. A co się z nim stało? Nie mam tego telefonu w ogóle, bo telefon się mi zepsuł i wraz z nim zniknęły ówczesne SMS. Czyli czekaj. Czy wróć. Trzeba sobie uporządkować, tak. Ktoś chce, jesteś ważnym członkiem rządu. Tak. Masz służby pod sobą, oczywiście. ABW, CBA, policji i tak dalej. I ktoś ci mówi, że coś trzeba zrobić. Ty nie wiesz, kto to jest, ale zapraszasz go do mieszkania. Tak, obcą osoby, które właśnie jakieś takie... I nie jest to atrakcyjna blondynka. Poufne tylko informacje chce przekazać, jakieś... tak? I on nie wie. I to poza tym ten SMS, to telefon zginął, to... Ja bym się jednak wolał w miejscu publicznym jakimś umówić dla pewności. Najpierw jakieś służby może oczywiście ci posłowie PiS, wiesz, to jest naprawdę. Zamiast zostawić, bo przecież widać, że jest grubo, to oni zaczynają dopytywać, odświeżać pamięć. No jeden z nich... Dokręcać śrubę, tak, ewidentnie, tak. Zobaczmy. Wie pan, to, że dla pana ta sytuacja nie jest nadzwyczajna, przyjmuję to do wiadomości. No, szczerze mówiąc, ja uważam, że sytuacja, w której przychodzi do pana jakiś tajemniczy, zamaskowany mężczyzna, nigdy się nikomu nie przedstawił, pisze jakiegoś dziwnego SMS-a, pan go zaprasza do domu, mówi pan, że jest szantaż, nie zgłasza pan tej informacji nikomu. Mówił pan wczoraj, że nie miał pan instrumentarium, ale także jak pan wrócił do rządu, przecież pan potem ponownie został wicepremierem w rządzie, w którym zasiadały osoby, które, jak dzisiaj pan mówi, informowały pana co najmniej o naciskach, o szantażach. To jest po prostu dla mnie trochę wewnętrznie nielogiczne. Jak pan może wytłumaczyć tą sytuację, że dostaje pan jakieś informacje, które pan otwiera jako próbę tworzenia klimatu zastraszania, albo dopuszcza pan taką możliwość? Odbiera pan to jako szantaż, odbiera pan to jako groźby. O groźbach też pan wczoraj mówił. I pan z tym nic nie robi. Nie widziałem potrzeby, żeby wracać do tamtej sytuacji. Za to wrócił pan do rządu. Słucham? Dziękuję bardzo. I wrócił do rządu. I wrócił do rządu. Mógł ktoś, to on dopiero mógłby reagować, jakby ktoś pistolet przyłożył do głowy przecież. A tak, to nie, absolutnie. Okazuje się, że pan marszałek nie tylko nie pamięta, kto to był, gdzie ma jego numer telefonu i gdzie są te SMS-y, i on w ogóle nic nie wie, ale okazuje się, bo tam mu proponowano, wiesz, był taki deal wtedy przed tymi wyborami kopertowymi. Myśmy nawet trochę żeśmy przeszkodzili w tym dealu, bo ujawniliśmy tu w portalu, że on z Tuskiem się wtedy, Gowin, już spotykał. Już się spotykał, no proszę. Chyba nawet w jednym. I to wiesz, gdzie się z nim między innymi spotkał? Ścianę obok od TVP Info. No więc jak myśmy to ujawnili, to straszył nas sądem, a sędzia napisała, ale co to za wstyd, że się pan z Tuskiem spotykał. No właśnie. Autentycznie, w piśmie mu sądowym to napisał. Ale do czego zmierzam? Okazuje się, że on nie wiedział, teraz już nie pamięta pan Gowin, że miał zostać wicemarszałkiem w nowym rządzie. No pamięć jest ulotna. No ale zobaczmy to, posłuchajmy. I dlaczego zapomniał pan Gowin? Rozmówcy publicznie w tamtym czasie mówią o tym, że proponują państwu, panu funkcję wicepremiera, marszałka. Pan pamięta rozmowy, pamięta miejsca, pamięta czas, nie pamięta tych propozycji. Czy nie ma pan wrażenia, że to jest mało wiarygodne? Nie i ten cały scenariusz ma drugie dno właśnie ambicji pana w osiąganiu funkcji publicznej, ale też interesy prywatnych pana współpracowników? Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Dokładnie, powiedzieć. Panie, nie wiem, nie znam się, jest zarobiony. Nie pamiętam. Nic nie pamiętam. No drodzy państwo, to jest oczywiście mój pomysł. Ja was bardzo przekonuję już. Tak, ale zaaprobowałem go. Zaaprobował go Konrad, bo przyszło mi do głowy, jak on tak opowiadał, że nie wie, nie pamięta, albo ma różne wersje dziwnych sytuacji, to od razu mi się z Wojciech Pokora, świętej pamięci, tak, wielki polski aktor i jego genialna rola oberleutnanta von Nogaja, no, trochę podobni, czyli austro-węgierskiego oficera i jego wizyta, no właściwie też próba odzyskania pamięci po tragicznej, traumatycznej sytuacji. Zobaczmy to jeszcze raz. Wyjaśnił pan przy trzecim przesłuchaniu, że miał pan wtedy na sobie kalesony niebieskie, białe paski. Tymczasem pański ordynos, jeniec Baldini, zeznał, że te kalesony znajdują się w szafie. Możliwe. Musi więc pan odwołać swe poprzednie oświadczenie i wyjaśnić ostatecznie, jakie pan miał na sobie wtedy kalesony. Jakieś przecież musiałem mieć, skąd mogę pamiętać. No właśnie, to podważa wiarygodność uprzednich pańskich stwierdzeń. Wyjaśnił pan najpierw, że napadli na pana murzyni i chcieli go pożreć. I dopiero pod wpływem perswazji uznał pan, że jest to prawie całkowicie wykluczone w szatorali Aoihei i zmienił pan wyjaśnienie, twierdząc, że to byli ci, no, Cyganie. Jak pan to tłumaczy?
W nocy wszystkie koty są czarne, mogą się pomylić. Czy czytuje pan powieści podróżnicze? Względnie podróżnicze, awanturnicze. W dzieciństwie czytałem Karola Maja, ale nic prawie nie pamiętam. Nic prawie nie pamiętam. Jeszcze tam powiedzmy 3 lata temu byłem, prawda, koalicjantem PiSu, tak, wicepremierem, no, ale już nic nie pamiętam. Chciałem powiedzieć, że wicepremier Gowin to z kolei się chyba musiał kryminałów naczytać. Tak, to wjechało. Czarnych, tak, zdecydowanie. Takie klimacie noir. O Boże, do czego boi się nowe... Przychodzi tajemnicza blondynka do ciebie do mieszkania. No ale tak to bym nie zeznał. Czy ja bym zeznał oczywiście. Natychmiast zeznał. Wszystko bym powiedział. Żonie bym oczywiście powiedział wszystko. No tak, oczywiście, żonie to przede wszystkim. Dobrze. Czego boi się nowe TVP Info i co tam się w ogóle dzieje? No bo właśnie, tam się sporo się tam dzieje, zobacz. Jak państwo widzą, tutaj cały czas... Odsuńcie się! Chwileczkę, musimy się odsunąć, żeby nie zostać przejechanymi przez auto prezesa Kaczyńskiego. Ten, drodzy państwo, reporter, młody kolega, tak, nasz, koleżka nasz, on trzyma, wiadomo, to trzyma się zawsze, mikrofon się trzyma, nie? I ty gada, tak, do tego. I nie mikrofon. Miał kostki znowu. Nie miał tej kostki z napisem TVP. Cholercie. Wiesz, pytanie, czy to dlatego, że to wszystkie kostki w taju może zostały i oni po prostu, wiesz, nie może mają. Oni robią telewizję taką w takiej konspiracji. Albo właśnie robią w konspiracji. Cześć, samochód chciał zabić właśnie pana tutaj reportera. Się przemykał. Przemyka. Tego. Samochód prezesa Kaczyńskiego. Mógł go przejechać. Jezus Maria. Tak jak było w tego, Stawce większej niż życie. Co, to ten, to świnia mógł mnie ochlapać, tak, no. To świnia. Dokładnie, drodzy państwo, takie tam są sytuacje. Oni wyrzekli on ciężkich warunkach. No, bardzo. Muszą udawać, że są dziennikarzami. Muszą udawać, że robią telewizję prawdziwą, no. Muszą udawać, że mają kostkę. Muszą, że mają kostkę. Może, nie wiem, może no, coś trzeba tu jakoś im pomóc, no nie wiem, no kondi, no. No może jakieś, nie wiem. Tylko tam nie za bardzo jest jak wejść. Może paczki z kostkami, ale to damy im kostki nasze może. Nie, lepiej nie. Nie. Będziemy, niech będą się podtrzymać pod naszych świetnych reporterów, takich jak Maciej Zema. Dobrze, ale... On się niczego nie boi. Maciej się nie boi. No zobaczcie, i teraz jest też taka sytuacja, że w tym TVP Info nowym, to dobrze jak przychodzisz i mówisz takie rzeczy, co się tam podobają, ale tak, gorzej jak mówisz coś, czego się im, co się im nie podoba. Ty można na przykład wyłączyć im mikrofon. Na przykład. Oczywiście takim przekonał pan profesor Piotrowski, wybitny polski prawnik, sędzia, wykładowca akademicki, ale nawet jego nie doszło. No ale też nie ma się co dziwić, że mu wyłączyli. Dlaczego? Posłuchaj. Przepis kodeksu wyborczego nie daje marszałkowi Sejmu prawa recenzowania stanowiska Sądu Najwyższego, tak jak przedtem nie dawał prawa korygowania. No tak, panie profesorze, ale jest jeszcze orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie tego, czy ta izba jest sądem, czy nie jest sądem. To nie jest tu bezprzedmiotowe całkowicie, dlatego że to nie jest sprawa z zakresu właściwości Unii Europejskiej. Tutaj nie mamy nic wspólnego z Unią Europejską, dlatego że Halo. Straciliśmy łączność z panem profesorem. Dobrze, to zanim odzyskamy tę łączność, ja przedstawię gości w studiu. Tak, czy mamy już łączność z panem profesorem? Panie profesorze, czy pan mnie słyszy? Ale ktoś wyłącza mój mikrofon. O, teraz już nie wyłączamy, były zakłócenia. Słuchamy pana. Rozumiem. I oczywiście, że tak, pan profesor podniósł rękę swą. Tak. Nie, to ja nie wiem, czy ja muszę wstać teraz, czy coś. No podniósł, tak. Przygotujmy się coś. Oręż swój. On powiedział, że Hołownia nie miał prawa, no, proszę ja ciebie, no de facto nie miał prawa aresztować, tak, mandatów poselskich ministrów Wojcika i Kamińskiego. No to nie, no to ale uciszyć na szczęście go, jest redaktor z TVN, Neo TVNP, TVN, który mówi, ale jest wyrok TSUE. No to pan profesor mu tłumaczy, ale wyrok TSUE to se możecie państwo wsadzić tam, gdzie nie macie kostki, nie, do mikrofonu. Czy też nie było tak, że ostatnio TSUE nie może nam tu wchodzić. Orzekł, że on nie jest kompetentny w tych sprawach? No, tak, było takich w ogóle, no w ogóle TSUE generalnie, jeśli chodzi o polskie sądy, to tak se może co najwyżej...
No, może, no może. Coś tam może, wydać, ale no. Opiniować tylko. Dobrze. No. I oni mu wyłączyli, profesorowi Piotrowskiemu, ten mikrofon. No Helezio opowiadał jakieś. No, zamiast powiedzieć, że decyzja wydana przez organ, jakim jest, bo wiadomo, że pan Hołownia jest organem, gdyby ktoś nie wiedział, to jest organ. No, różne są organy, nie? Ręka, noga, głowa. Więc Szymon Hołownia jest, wydał organ, decyzję, postanowienie w sprawie posłów PiS-u, Wąsika i Kamińskiego, i chyba wystarczy, nie? No oczywiście, tak samo jak uchwała, dekret, marszałka, czy tak przecież dalej. No. Wszyscy wiemy, że Szymon Hołownia jest tak, to udowodniliśmy w zeszłym tygodniu, że jest tak wszechstronnie. Oczywiście, wszechstronnie wykształcony maturzysta, alma mater TVN. No. No. I dalej nic. No dobrze. Na szczęście jest TVP i już takie materiały. Progresywne TVP, materiały. Tak. Nie tam jakiś prawnik, przyjdzie jakiś profesor i będzie gadał głupoty, jeszcze miał własne zdanie. Wyłączyć mu mikrofon, pokazać coś lepszego. Teraz na własne można. Zdanie w tym programie mają już zawsze prowadzący i gość. Tak. To się kiedyś też zdarzało, ale tu to już, drodzy państwo, to jest przepiękne. Zobaczmy ten materiał, bo to ważna kwestia aborcyjna jest. Tak jest. Ktoś pytał. Oczywiście tak, no pamiętajmy też, że legalna aborcja w Unii Europejskiej jest po prostu standardem. Miejmy nadzieję, że i standardem będzie w Polsce. Dziękuję pani bardzo serdecznie za tę rozmowę. Państwu również dziękuję za uwagę i do zobaczenia. To, i to jest podsumowanie. Dokładnie. Aborcja, ja tak myślę, jest normalną rzeczą. Mam nadzieję, że tak będzie, odpowiada redaktor. No. Dokładnie. Żadnych takich konfrontacyjnych pytań, żadnych jakichś ten. Nie, podsumować. Ja tak będzie. Tak, dobrze będzie. Było tak za pani redaktor Cholecki, że pani redaktor Cholecka zadała takie pytanie, co tak nie za bardzo ktoś chciał zadawane. No były wywiady na przykład z prezesem Kaczyńskim, tak, które były dosyć tak wprowadzone, powiedziałbym, ale sympatycznie. Ale teraz jest tak, jak trzeba. Będzie zalegalizowana aborcja. No i teraz najważniejsza rzecz. Tak. Wszyscy wiedzą, że chciałem powiedzieć polityka śniadaniowa, ale bardzo się nie pomyliłem. Telewizja śniadaniowa. Mm-hmm. To jest bardzo ważna sprawa. No i na szczęście w pytaniu na śniadanie w końcu skończył się, wiesz, można powiedzieć, że te duszne kołnierze konserwatyzmu stały nawet zdjęte. Nawet bym powiedział, wiesz, że gorsety konserwatywne. Tak. Koniec z tym, wiesz, heteronormalnymi i innymi. Tak. Dosyć już i tego wszystkiego. Kasia Cichopek i Maciej Kurzejewski mogą odetchnąć po tym zdjęciu. A tego gorsetu. Ale nie, poczekaj, nie. Chcesz powiedzieć, że ich tam zostawią? A może? No właśnie, byli w tym jak programie. Jak będą dobrze... Co będzie zaraz? A właśnie byli, dokładnie. Byli zachwyceni. Zobaczmy to w ogóle może. A to w ogóle było w Święto Trzech Króli. Tak, dość tak istotne. No więc pytanie na śniadanie i co się w pytaniu na śniadanie już skończyło, a co jest nowego, zobaczmy. Przede wszystkim to chcę podkreślić radość, z jaką tutaj przyszliśmy do was do pytania na śniadanie. Ta flaga była tutaj przez te ostatnie 8 lat często wymazywana, nie mówię przez was, i bardzo się cieszę, że akurat jesteśmy z wami tutaj w studiu, więc chcieliśmy tutaj sobie pomachać trochę tą tęczową flagą i ogłosić, że 6 stycznia skończyła się homofobia w pytaniu na śniadanie i bardzo się z tego cieszymy. Natomiast... Dzień jest wyjątkowy, to Święto Trzech Króli też, także wszystko. Dokładnie, dokładnie. A jacy oni są ekumeniczni, chciałem powiedzieć. Tak. Ekonomiczni mniej, bo trochę kosztują, ale ekumeniczni są bardzo. Święto Trzech Króli, dobrze, że nie słuchaj, też byś był taki ekumeniczny, gdybyś drżał posadę, no w sumie, bo tak. Nie wiadomo, ich losy nie są jeszcze przesądzone. No. No właśnie, na tym polega, że pracujemy dla wolnych mediów i tak się tego to bardzo nie boimy w sumie. No. Na szczęście, no tak. Ale co czekaj, nie, ja bym chciał zostać przy tym, bo to magiczna różdżka, tęczowa magiczna różdżka tam działa. Ja nie mam nic tęczowego, niestety mogę co najwyżej. I teraz tam będzie takie tęczowe pytanie na śniadanie. Tak, pytanie na... nie wiem. Pytanie na co? No pytanie na co? Paradę. Pytanie do państwa. Do państwa. Pytanie na co w jakim razie będzie teraz w TVP? Jakie Neo będzie TVP? Pytanie? Neo TVP. No dobrze. Piszcie w komentarzach. Dobrze, teraz wchodzimy no, w taki troszeczkę teren takich... nie chciałem powiedzieć dziwadeł, bo w życiu to osobliwości. Osobliwości. Gabinet figur woskowych magazynu Bez Spina polskiej polityki. Tak. Dobrze, zaczynamy od pani Ochojskiej. Pani Ochojska generalnie ma już swoją koncepcję. Ona by się chciała przesunąć na pewnej ławce. No proszę. Jakiej ławce? Zobacz. Dla kogo i po co? Zobacz. Nawet największy napór migracyjny na tę granicę to nie jest żaden kryzys migracyjny. Myśli pani, że jest grupa w polityków rządzącej koalicji, która jest naprawdę zainteresowana tym, żeby ponieść polityczne ryzyko, bo naprawdę tak szczerze o tym mówimy, i jednak zmienić radykalnie sytuację na granicy? Ja myślę, że takie osoby są. Ta narracja wobec migrantów staje się coraz bardziej
prawicowa. My ponosimy to nie odpowiedzialność za to. Tak. To nie oni powodują niszczenie środowiska, tylko my im to środowisko niszczymy. Więc trochę przesuńmy się na tej ławce dobrobytu niewiele. Ja uważam, jak na przykład, bo pani Ochojska mówi, żeby się troszkę przesunąć tak, na ławce. Na ławce. Ale może jakby na przykład wszedł uchodźca do niej... Zawsze możemy za przeproszeniem półtyłkiem tak usiąść, tak? Nie chciałem powiedzieć... Półtuskiem. Usiąść. Ale na przykład gdyby na tak przyszło do jej domu, przyszło na przykład 10 imigrantów, tak, nie? I chcieli wszyscy się pojeść przy tym stole tej dużej, długiej ławie. Oczywiście, żeby ją przesunęli, przez okno by ją wyrzucili. I tyle, nie? I zaczęli by ucztować po swojemu oczywiście, to wiemy jak. Przy okazji całe mieszkanie, że tak powiem, tak, zamieniając tak. Harmider. Delikatnie rzeczy ujmując. Panie, tego się już nie dosprząta. Tak, nie. No więc pani Ochojska, jak ma ochotę się przesuwać na ławce, to oczywiście... Się zachęcamy. Byle swojej. Tak, swojej. My raczej wolimy jeść przy tym samym stole, tak, przy którym żeśmy jedli wcześniej. Skoro telewizja, to pan Zbigniew Hołdys. I on już wie... Jak została przeprowadzona operacja wejście, czyli jak ten telewizję... To jest wielki umysł. A że wielkie umysły myślą podobnie, to my często gościmy pana jest Hołdysa. Jest u nas często. Pan Hołdys i jego koncepcja sienkiewiczowsko-telewizyjna, może tak bym to... Sienkiewicz został ponaglony, że ludzie się wściekną, jeśli nie zrobisz porządku w tej telewizji, bo ona cały czas je Tuska i cały czas mówi, że złodzieje ukradli wybory i tak dalej. Musisz coś zrobić. I on zrobił być może zbyt brawurowo. Pojechał po bandzie, jak to się mówi. A potem zaczęto szukać rozwiązań prawnie bardziej strawnych czy dopuszczalnych. To są tego typu sytuacje. I już mają pisowcy powód, żeby mówić, że to wszystko było nielegalne. Bo zostało podjęte w dosyć szybkim trybie, nieuzasadnionym formalnie, wystarczająco. Coś wspaniałego. Rozumiesz wszystko już mniej teraz? Mniej więcej tak, czyli po prostu jak kogoś bijesz, to najpierw musisz go zapytać, czy możesz, ty go albo odwrotnie. Praworządnie. Pamiętaj, ty masz uchwałę Sejmu, która mówi, że bicie człowieka na przykład na ulicy, to jest bardzo praworządne i to tak Sejm sobie tam tak, uchwalił. A potem znaleźć można właśnie jakieś inne podstawy prawne, żeby te jednak uzasadnić to pobicie. To bardzo mądre. I został ponaglony, czyli może był taki moment, nie daj Boże, że on chciał działać zgodnie z prawem, a wtedy mu Tusk powiedział, jakim prawem? Prawo to ja. To ja. I znajdzie się potem podstawę i pan Hołownia już drugi tydzień szuka. No szuka. Głównie Hołownia, ale głównie to pan Sienkiewicz, tak? No tak. I pan Hołdys. No pan Hołdys szuka też. No, to jest... Wszyscy szukają. Może się znajdzie kiedyś. Dla mnie jest to przykra sprawa. Ja nic nie chcę mówić. Ja cały czas patrzę na rozmowę. Właśnie, bo tutaj zostały nam tylko 3 minuty. No ale też chyba i 3 materiały. Wiemy, że pan Hołdys zostanie nowym prezesem TVP, bo teraz jak już tych wszystkich wyrzucą, co przyprowadził Sienkiewicz, nie? To ktoś musi tam jednak pracować. Dobrze, jest pani Eichardt, to jest taka nowa pani wiceminister sprawiedliwości, tak. Ona odpowiada za służbę więzienną i jej były mąż, wiesz, to jest pan mecenas Jacek Dibuła, który bronił gangsterów, słyszałem. Wiesz, Pruszkowa i nie tylko. Nawet na tej samej konferencji chyba, którą zaraz puścimy. Oni ją pytali, wiesz, o to, ona powiedziała, że ona nie chciała powiedzieć, dopiero potem powiedziała, że już nie jest mężem. No właśnie, ale się tak odcinała od niego bardzo mocno, pamiętam, bo 3 razy powiedziała, on nie jest moim mężem, nie jest moim byłym mężem. Na pewno tylko... przez to, że się znają bardzo blisko i tak dalej, to pan Dibuła na pewno nie dowie się niczego na jakimś podsądnym. Absolutnie. Idziemy dalej, dobra. Jaką celę dostanie pani minister Eichardt? Bo pani minister postanowiła sobie, no nie wiem, myślała, że jest dowcipna, skomentować fakt, tak, że minister Kamiński, a potem minister Wąsik przystąpili do strajku głodowego. Pani minister, Mariusz Kamiński zapowiedział, że rozpoczyna protest głodowy. Co w tej sytuacji służby, które sprawują nad nim pieczę, powinny zrobić? Oczywiście każdy ma prawo nie jeść i nie pić. To jest decyzja indywidualna, na tym polega prawo do wolności osobistej. Każdy może o tym sam zdecydować.
No właśnie, pani Echert chciała być taka, wiesz, taka dowcipna. Każdy tutaj sobie może, ha, ha, ha. Ona, drodzy państwo, pracowała kiedyś w Helsińskiej Fundacji chyba Praw Człowieka, i ona w ogóle od praw człowieka jest. A, wiesz? No proszę, to pamiętam takie żarciki sobie z głodu, rzucają. Jak niesłusznie cię tam wsadziliśmy i bezprawnie, to sobie umrzyj z głodu, no. No dobrze, szybko musimy iść dalej, bo zostało niewiele. Poseł Józef Aciuk, to też ostatnio ulubiony, on też postanowił, wiesz, coś powiedzieć takiego śmiesznego, takiego bonmota postanowił, a propos tego... Taki humor uśmiechniętej Polski, można powiedzieć. To się dobrze wpisuje w tę konwencję. Poseł Józef Aciuk chciał zażartować. No. Zobaczmy. Skąd pana obecność tutaj przed Pałacem Prezydenckim, panie pośle? Tak naprawdę przyszedłem już nie pod Pałac Prezydencki, tylko pod Pałac Penitencjalny. W tym momencie właśnie byli posłowie dają swoje expose, przemówienie, cokolwiek to jest. Chciałbym trochę przypilnować tego, co się dzieje, bo ci panowie powinni w tym momencie w innym miejscu być. Taki jest, widzisz, tam pałac penitencjalny. Penitencjalny, no. Ale to w ogóle chyba był przekaz dnia, bo nie tylko on to o tym mówił, ale na przykład też między innymi Witold Zembaczyński. Do przekazu dnia. Tak, bo jego każdy słucha, bo każdy jest ciekawy. Co, jaką głupotę zaraz powie. Co powie głupiego za chwilę. Albo zrobi ewentualnie. Zresztą generalnie on jest taki, wiesz, no łatwo go, tak się wydaje, bo pewnie Tuskowi, że łatwo nim kontrolować, to nie są ludzie, którym się łatwo kontroluje. Nie, i to nie dlatego, że mają silny umysł, tylko po prostu są szaleni, można powiedzieć. Tak, można tak powiedzieć, ale my nie jesteśmy szaleni, musimy kończyć. Konrad Hryszkiewicz, Wojciech Biedroń. Pamiętajcie, spina po 12 w każdy piątek, a oczywiście inne magazyny też oglądamy. Oczywiście, Polityka, zapraszamy. Polityka na deser serdecznie też codziennie o 20:30 od poniedziałku do piątku. Będzie troszeczkę weselej w tym niezbyt wesołym baraku. Oczywiście. Dziękujemy serdecznie, do zobaczenia za tydzień.